Moja babcia miała sad i w tym sadzie rosły śliwki. Przychodził taki moment, kiedy te śliwki się zbierało, jak one dojrzały, to te śliwki się zbierało i robiła babcia z tego marmoladę. Marmolada babci była przepyszna, słodziutka, niezwykła była babci marmolada. I babcia mnie uczyła, że przychodzi taki moment w roku, kiedy należy te śliwki zebrać i zrobić marmoladę. To znaczy, jak śliwki dojrzały, to należy robić marmoladę. Jak się za wcześnie robi marmoladę, to ona jest kwaśna i niesmaczna. Jak się za późno robi marmoladę, to te śliwki mogą być robaczywe. I to były jeszcze czasy, kiedy śliwki bywały robaczywe. Były takie czasy kiedyś, że śliwki potrafiły zrobaczywić. Natomiast, kochani, babcia mi tak wyjaśniała, a po latach mi powiedziała, o co chodzi. Babcia mi powiedziała, że podobnie jest w życiu człowieka. Istnieje czas, kiedy człowiek dorasta, dojrzewa i dochodzi do takiego momentu, kiedy może zacząć owocować. I ważne jest, żeby owoce, które stworzy człowiek, były słodziutkie, to znaczy, babcia mi wyjaśniła, że podobnie jest z człowiekiem i w pewnym momencie człowiek potrafi się zakochać, znaleźć sobie kobietę. Ważne, żeby tego nie zrobił za wcześnie, gdyż to będzie kwaśne. Ważne, żeby tego nie zrobił, żeby za późno, bo to będzie robaczywe. Natomiast ważne jest, żeby w pewnym momencie można było stworzyć z tego małżeństwa coś takiego, co się nazywa marmolada. I to zazwyczaj z małżeństwa wychodzi. Gotowy produkt małżeństwa to jest marmolada. Czyli babcia mi podaje jeszcze jeden wniosek. Jak robi się marmoladę, to znaczy, że te śliwki już rosnąć nie będą. Jasne? To znaczy, jak wchodzisz w małżeństwo, to już nie liczy na to, że się będziesz rozwijać.